dzisiaj ubierałyśmy Anię. Ania ma sylwetkę dość trudną, trzeba było poświęcić trochę czasu. Myślę, że się nie zraziła, bo ze 2 godziny w przymierzalni musiała spędzić. Ania ma sylwetkę jabłka, ma dość duży biust, spory obwód w talii i trzeba było dobrać odpowiedni fason, żeby wyglądała w tym dobrze i kobieco. Poza tym Ania jest osobą młodą, ma 20 parę lat, nie chciałyśmy jej postarzeć. Pierwsza stylizacja na dzień to są bardzo wąskie, dopasowane spodnie. Nogi Ani wyglądają ładnie. Może sobie pozwolić na taki fason, pod warunkiem, że włoży do tego tunikę, która przykryje bioderko i będzie taka luźniejsza. Nie będzie mocno podkreślała jej biustu. Na wieczór, po długich przymiarkach, udało się znaleźć sukienkę, w której Ania czuła się dobrze i kobieco. To jest czarna sukienka. Ma dekolt w kształcie litery V, ale nie jest zbyt duży, odcięta pod biustem. Tkanina jest taka opadająca, nie nadaje objętości. Zaznaczymy talię jeszcze takim paseczkiem złotym, błyszczącym, żeby efekt był bardziej wieczorowy. Do tego torebka. Coś błyszczącego. Zobaczymy w efekcie końcowym, jak to będzie wyglądało, jak będzie już makijaż i uczesanie. Długo się zastanawiałam nad tym, żeby wziąć udział. Skonsultowałam to z moją siostrą, a siostra mówi: jedź, nic nie tracisz, wyślij zgłoszenie i może jednak. No i tak sobie pomyślałam, a może jednak wyślę, nawet mi nie wybiorą. A jednak się stało. W poniedziałek dostałam telefon, że muszę zgłosić się tutaj na godzinę 10:00. Jestem ciekawa swojej fryzury, jak zostanę pomalowana, makijażu i ogółem zdjęcia, to na pewno będzie fajnie. Moja siostra, kiedy się dowiedziała, że dostałam się, była bardzo zadowolona i trzyma za mnie po prostu kciuki, że będzie wszystko dobrze. Kolor u Ani był bardzo taki intensywny, taki zaczerwieniony. Postanowiłam go troszeczkę przyciemnić brązem, złocistym brązem. Przytłumiło mi to fajnie i to jest to, czego oczekiwałam, a teraz będziemy strzygli. Chciałabym zrobić bardzo grubą, mocną żywkę. Oczywiście ona będzie szła leciutko na bok, ale przy długości włosa pozostanę. Taki makijaż, no może to jest odpowiedni do Twojego typu urody oczywiście, do Twojej jesiennej typu, bo jesteś jesienią, tak jak już stwierdziłyśmy, więc tak, myślę, że pójdziemy trochę w brązy, trochę w jaśniejsze kolory na powieki, usta myślę, że będą hitem, bo pewnie zwykle ich nie malujesz. Błyszczyk, tak, czyli właśnie myślę, że to, co robi 80% populacji, na zasadzie, że nie, w ogóle nie mam ust, po co je malować, błyszczyk, który się w 5 minut zje i nic z tego nie zostaje. Więc możemy pokazać już paznokcie. Pomadka będzie około koloru jakby takiego. To jest mój plan. Taki burgund, winny trochę kolor, będzie świetnie komponowała się z też z ubraniami, które przygotowaliśmy, bo są też takie dosyć eleganckie, takie odjazdowe, więc tutaj też oczywiście zachowaliśmy krótką płytkę paznokcia, ponieważ ciemne lakiery wyglądają bardzo korzystnie właśnie na skróconym takim paznokciu, tak jak tutaj, więc konsekwentnie chciałabym, aby usta też były w takim kolorze, aczkolwiek może nie wiecie, najnowszy trend jest taki, że tak naprawdę kolor szminki powinien być spójny z kolorem torebki, ale już aż tak eksperymentować nie będziemy. Dobrze. Zaczęliśmy od delikatnego demakijażu. Teraz powiedz mi, jaką masz skórę, jakby co możesz sama powiedzieć o swojej skórze, czy też
suchą. Jasne, czyli jeżeli na przykład bierzesz prysznic, no to masz poczucie, że po jakby kąpieli ściągnięcie jest takie delikatne. Tak. Jasne, czyli bardziej sucha. Okej, bo zastosujemy teraz trochę bazy pod podkład. Więc ta będzie właśnie przeznaczona do takiej skóry, no normalnej, trochę suchej, prawda, z tendencją do przesuszania się. I dzięki temu podkład dłużej będzie utrzymywał się na twarzy. Chciałam po prostu przeżyć jakiś wspaniały dzień i nauczyć się wielu rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o makijaż, o fryzurę, o ubiór, o styl. Jestem bardzo zadowolona. Wcześniej tak włosy, jak to powiem, przyklepnięte, w ogóle nie ułożone bez makijażu, a teraz jestem zadowolona bardzo.